Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja. Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Rozpoczynamy dzisiaj przeżywanie uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus powiedział: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatem przychodzimy, by otoczyć ołtarz naszego Pana, by z tego ołtarza zaczerpnąć Bożych darów do wypełniania codziennych obowiązków. W sposób szczególny prosimy o miłość, wiarę, nadzieję dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej Ojczyzny. Prosimy dalej o łaskę deszczu, o ustanie epidemii, o nowe liczne święte powołania do służby Bożej w Kościele. Ja z kolei podczas tej przyświętej chcę dziękować i prosić dalej o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, dary Ducha Świętego, dla jednego z sług Boga, księdza Karola Skrobickiego, który dzisiaj w tym dniu obchodzi 10. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Otoczmy czcigodnego kapłana naszą modlitwą i wspólnie wołajmy do Boga, przepraszając za wszelkie nasze upadki i grzechy, zawierzając się jak zawsze Jego miłosiernemu sercu. Tylko z Bożą pomocą i tylko z Bożą łaską możemy osiągnąć cel naszej wędrówki, jeśli będziemy stosować się do nauki Jezusa, bardzo prostej, a jednak w praktyce często bardzo trudnej nauki. A więc co mamy robić? Przestrzegać Bożych przykazań i Bożej nauki. Czynić Boga centrum naszego życia, robiąc Bogu miejsce w naszym sercu, życiu i w naszym domu. Ufać Bogu bez względu na to, w jak absurdalnej, trudnej sytuacji jesteśmy. W końcu wierzyć Bogu, bo On czuwa nad nami, wskazuje drogę i nas ochrania. Powołanie do kapłaństwa jest powołaniem, które jest naznaczone obecnością Pana Boga, Jego miłością, po to, aby w imieniu Chrystusa dawać łaskę tym, którym Bóg postawi na drodze życia. I ten głos w odpowiednim czasie usłyszał, można powiedzieć, dzisiejszy jubilat, gdzie już ten czas minął dziesięciolecia. Zapewne to doświadczenie pracy duszpasterskiej otwiera zawsze nowe horyzonty, bo Bóg na drodze powołania i posługi księdza Karola na różnych placówkach stawia wiele osób. Drogi księże Karolu, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich chcemy podziękować za głoszone słowa prawdy, za czas pełen radości, trudu i zmagań, a wszystko to w służbie Bogu i człowiekowi. Dzisiaj na kolejne lata składamy życzenia Bożego błogosławieństwa. Maryja, niech ma Ciebie w swojej opiece, abyś dalej z odwagą i mocą czynił posługę duszpasterską. Życzę ministranci sprawy świętego Pawła Apostoła. Już o tej godzinie byłem księdzem 10 lat temu. Moi drodzy, to był czas, który bardzo szybko minął, jak życie szybko mija. Czas piękny, radosny, wspaniały. Wiemy, że
Tak samo jak życie jest różne i jest wiele trosk i radości, tak samo i w kapłaństwie jest wiele radości i wiele trosk. Ale ponad tym wszystkim jest to, co kapłaństwo charakteryzuje, a mianowicie służba Panu Bogu i bliźnim. Chyba nie ma nic piękniejszego, jak służyć właśnie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Dlatego tak też się zwracam z takim apelem może do młodych ludzi, którzy czują głos powołania w swoim sercu, może czują, że Pan Bóg ich powołuje, czy to do służby kapłańskiej, czy zakonnej, czy misyjnej, aby z radością odpowiedzieli na głos powołania. Tak jak powiedział przedstawiciel ministrantów, aby się nie lękać. Tak jak to mówił święty Jan Paweł II, abyśmy się nie lękali i otwierali drzwi Chrystusowi. Dlatego zwracam się z apelem do młodych, dobrych ludzi, aby się nie lękali i otworzyli drzwi Chrystusa na swoje powołanie. Bo może to być dla nich wielka szansa, by na nowo poznać Pana Boga i przeżyć wspaniałą przygodę, służąc Bogu i ludziom w posłudze kapłańskiej, zakonnej czy misyjnej.